Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w 6. miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, z serca Jezusa przez serca Maryi. Przyjdź i bądź w nas obecny. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy dzisiejsze słowo przyjęli tak jak Maryja, mówiąc: niech nam się stanie według twego słowa, Panie nasz i Boże. Shalom Maria belom alafa lechanom yevecham alehetalan emalachadolachenem. Pierwsze czytanie dzisiejsze to czytanie z księgi proroka Izajasza. Mały tekst związany z proroctwem dotyczącym Mesjasza i jego matki. Przez proroka Izajasza Bóg przemawia do Achaza. Achaz to podstępny, zdemaralizowany, zepsuty człowiek, bałwochwalca, cudzołożnik, zabójca, złodziej, zły król po prostu, który sprzeniewierzył się temu, do czego został powołany. Być w imieniu Boga władcą Izraela. Miał również żonę Jezabel, która była jeszcze gorsza od niego. Dlatego możemy się dziwić, dlaczego Bóg zwraca się w ogóle do takiego zepsutego człowieka. Nie ma sensu z nim rozmawiać. Po co mówić do niego słowa Boże, które on zlekceważy, zdepcze, wyszydzi. Ale Bóg walczy o każdego człowieka i każdemu chce okazać miłosierdzie, nawet najgorszym. bo niektórzy z nich mogą się nawrócić. Więc Bóg okazuje miłosierdzie Izraelowi i miłosierdzie temu władcy. Bóg mówi: proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze, ale to nie tylko ma być właśnie znak dla Niego, ma być znak dla całego narodu. Czyli proś jakikolwiek znak, a będzie Ci dany i będzie dany ludziom, dlatego że jesteście teraz w zamęcie, jesteście rozdarci, nie wiecie, komu macie służyć, czy Baalowi, czy Bogu jedynemu. A Bóg chce wam dać taki znak, że nie będzie wątpliwości, że tylko On jest jedynym Bogiem i nie ma innego. A wszystkie bożki pogańskie to wymysł chorych umysłów i serc ludzkich. Ale Achaz odpowiada tak butnie i pysznie: nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę. Jeżeli Bóg prosi o to człowieka, proś mnie o co chcesz, proś mnie o znak, a ja Ci dam go, to trzeba pokornie powiedzieć: Panie, dobrze, więc proszę Ciebie o znak, ale Ty mi daj znak, jaki Ty chcesz, a nie jaki ja chcę. Jeżeli jest tak, że to pochodzi od Boga, to mamy prawo wtedy powiedzieć: dobrze, Panie, proszę Ciebie o taki znak. Ale jeżeli człowiek sam siebie chce wystawiać Boga na próbę, prosić o znaki, w które i tak nie uwierzy, bo i tak nie wierzy, a tylko kpi sobie z Boga, no to wiadomo, że taka postawa zasługuje na potępienie, na karę. Więc Achaz tutaj przewrotnie mówi: nie będę prosił Pana, nie będę właśnie jakimś bluźniercą, świętokradcą, nie będę jakimś pyszałkiem. Ja już wiem wszystko, nie potrzebuję żadnych znaków, mam już wszystkie znaki potrzebne od Boga. Więc tutaj robi na przekór Bogu. Wydaje się, że ma postawę dobrą, szlachetną, ale to jest postawa przewrotna. Zawsze robi inaczej, niż Bóg chce. Wtedy Izajasz odpowiada w imieniu Boga na tą postawę takiego nieprzyjęcia woli Bożej, takiego odrzucenia propozycji Bożej, postawę przewrotności. Postawą Izajasz odpowiada wierności Bogu i pełnej jedności z Bogiem. Postawa miłości i pokory. Izajasz ogłasza znak w imieniu Boga. Słuchajcie, domu Dawidowy, otrzymacie znak. Dom Dawidowy, czyli dom prorocki, dom króla Dawida. Bóg obiecał, że temu domowi z tego rodu, z tego domu będzie pochodził potomek. Będzie pochodził Syn Boży, Mesjasz. Więc to jest potwierdzenie. Izajasz potwierdza: wy trapicie często ludzi w różny sposób. Nie służycie ludziom jako władcy, tylko przeznaczeni do tego, aby troszczyć się o ten lud. Na dodatek lekceważycie Boga. Ale mimo wszystko Bóg da wam wszystkim znak. Tym znakiem jest poczęcie i porodzenie Syna Bożego przez dziewicę niepokalanie poczętą. Będzie nazwany ten, który urodzi się z niej, Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Bóg, który zrodził swojego Syna przed stworzeniem świata, da swojego Syna ludziom. On stanie się człowiekiem w łonie tej dziewicy wybranej przed stworzeniem świata, cudownie stworzonej, aby być matką Emanuela. Dziewica pocznie i porodzi, bo panna to znaczy właśnie to. To jest ten niezwykły znak, który się okazał całemu światu. Wypełniło się to, o czym powiedział Izajasz, o czym pisał. My wierzymy, że Maryja jest tą panną, tą dziewicą niepokalaną, która poczęła i porodziła Syna Bożego Emanuela. Jest to ten znak i nie potrzebujemy innych znaków. Tak wspaniały, tak jasny, tak mocny, że nie potrzeba nam, żeby jeszcze były inne dodatkowe znaki, bo po co? Ten znak mówi nam o wszystkim. Mówi nam wszystko, co jest związane z Bogiem, co pochodzi z nieba. Nie potrzebujemy innych dowodów. Dlatego jeżeli ktokolwiek by teraz prosił o znak Boga, to by obraził Boga, nawet bluźniłby. Daj mi znak jeszcze większy niż ten, który mi dałeś, znak Syna Bożego. Daj mi jeszcze większy. To bym obrażał Boga. To bym Go rozgniewał. A chodzi o to, żeby przyjąć ten znak, czyli przyjąć Emanuela, naszego Boga, Syna Bożego, który Bóg nam dał przez Maryję.